Będę uczyć się w szkole. Będę uczyć się w szkole. Kochać ojczyznę. Kochać ojczyznę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Nowi przyjaciele, chęć zdobycia wiedzy i wiele wspomnień. Pierwszaki publicznej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Tułowicach rozpoczęły swoją szkolną przygodę. Najfajniejszy mój dzień w szkole to był, jak się wszyscy zapoznawaliśmy z panią nauczycielką i z wszystkimi. Moja klasa to taka klasa, gdzie wszyscy się siebie słuchają, przepraszają wszystkich, jak coś się stanie. I taka klasa, gdzie się słuchają pani. W szkole trzeba się bardzo dużo uczyć. A w przedszkolu się bawi i czasami się robi jakieś zadania. Na razie to mamy takie podstawowe lekcje. A co jest fajniejsze, przedszkole czy szkoła? Mi się zdaje, że szkoła. A dlaczego, jak myślisz? Dlatego, że można się więcej uczyć. To wpasowanie, bo wtedy zostajemy w kolejnej klasie i już nie ma odwrotu. Pasowanie na ucznia to wyjątkowy moment w życiu dzieci, ale również ich rodziców. To chwila, która na zawsze pozostanie w pamięci. No jest to na pewno wyjątkowy dzień, tak? Dużo emocji, wrażeń. No, bardzo fajny dzień. No moc wrażeń, no, nie ukrywam. Wspólnie to chyba razem z wszystkimi chyba rodzicami przeżywamy. No, dzień szczególny, no. Nie ma co ukrywać, prawda? Dzieci są wspaniałe, dzieci są kochane. Uczymy się pierwszych literek, poznajemy pierwsze literki. Dzieci sobie doskonale radzą, pomimo tego, że bardzo chorują, ale staram się im to jakoś ułatwiać, wysyłając im zdjęcia. I myślę, że jest bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dla uczniów to jest przekroczenie kolejnego progu, czyli już w sumie dzieci chodzą od roku czasu tutaj do szkoły. Z tym, że teraz już zostają takimi prawowitymi uczniami, także dla nich to jest ogromne, ogromne przeżycie, zarówno dla nas i dla rodziców również. Dzieci wystąpią, przedstawią rodzicom wierszyki i piękny taniec mam zatańczą, a później oczywiście nastąpi moment ten taki najważniejszy, na który dzieci długo i rodzice czekali, czyli moment złożenia ślubowania. Kadra nauczycielska publicznej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Tułowicach sprawiła, że ślubowanie było wyjątkowym dniem dla nowych uczniów. Warunki panujące w szkole podstawowej pozwolą na poczucie komfortu dla uczniów podczas ich lat nauki w tej placówce. Szkoła otrzymała z organu prowadzącego dodatkowe środki, za które udało nam się trochę poprawić w tej szkole. Została wymalowana tutaj hala cała sportowa, korytarz przed halą. Oprócz tego z tych środków otrzymaliśmy 55 tysięcy, więc to nie taka mała kwota. Udało nam się jeszcze zrobić obrzeże na naszym podwórku Niwa. Udało nam się postawić wiatę na śmietniki. Taka przyziemna sprawa, ale też cieszy. I udało nam się też wyremontować całe wejście tutaj, ten przedsionek przed szkołą, który już naprawdę straszył, więc teraz wszystko wygląda super. Jeszcze zostały środki na zakup lektur i takie drobne jeszcze potrzeby szkoły. Wszystkim uczniom życzymy samych pozytywnych dni spędzonych w murach szkoły, nawiązania przyjaźni na lata oraz ciągłej chęci zdobywania wiedzy.